Once we were many. Now we are few. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia. The White Wolf. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Ja jestem Profi, przypominam standardowo o kciuku w górze, subskrypcji kanału oraz komentarzu. Sprawdźmy sobie, czy może nasz płatny ma trochę więcej już hajsu, bo medytowałem. Myślę, że nie ma jednak hajsu więcej. Dobra, lecimy z tym zadankiem, które tutaj mamy oznaczone. Mogę zająć chwilę? Jestem tu, by służyć bogini i jej wiernym. Mów, jak mogę pomóc. Ty jesteś Svana? Przychodzę w sprawie wyścigów śmiałków. Obcy też mogą się zapisać, czy to impreza zamknięta? Freja nie dzieli ludzi na swoich i cudzych. Każdy, jeśli zechce, może oddać jej hołd, ryzykując życie w gonitwie. Nasze wyścigi są inne niż te na kontynencie. Uznajemy tylko jedną zasadę. Zwycięża ten, kto dojedzie pierwszy do mety. Czasem wygrywa najszybszy. Czasem ten, kto zrzuci z konia przeciwnika. To tłumaczy nazwę. Jakie jest wpisowe? Odwaga. Jeśli ci jej nie brak, zawieź podkowę. Dobra. Trochę ruchu nie zaszkodzi. To gdzie odbywają się te wyścigi? Pierwsze trzy na Art Skellig, a ten, kto zwycięży w nich wszystkich przynajmniej raz, wróci tu, na Hindarsfjall, żeby zmierzyć się w finałowej gonitwie z najlepszym jeźdźcem zeszłego roku. Jasne. Co to za jeden? Jedna. Astrid ze Spikerok, zwana Żmiją. Sympatyczny przydomek. I w pełni zasłużony. Powodzenia, Wiedźmin. Żmija. Oby twoje wyczyny sprawiły bogini przyjemność. O kuźwa, jak to daleko. Nie wiem, czy mi się chce teraz jechać. Szczerze mówiąc. No kurwa, niedawno skończyłem ze znaczkami zapytania na tym pieprze. Ja pierdziele. Ja myślałem, że te tutaj to są przerąbane, nie? O ja pierdzielę. Czy wy to widzieliście? Ja pierdzielę. Dobra. O matko kochana, dobra, zadania poboczne. Wyścigi na Skellige. Potrzebuję jakieś zadanie na Skellige, które nie ma dużo levela. 14, ten ma najmniejszy. Żeby to robić jakoś tak najbliżej. Porozmawiaj z kimś tam, to się trzeba będzie tepnąć tutaj, dobra. Spoko, nie powinno być problemu. Zwłaszcza, że stoimy przy znaku. No tu się tepnijmy. Nie ma nic po drodze do zrobienia do tego miejsca. Co z tymi miłymi chłopcami z Faroe? Uważaj na zbójów, co się kręcą. Dobra, jeszcze sprawdźmy sobie tę tablicę. Pamiętasz, jak w zeszłym roku Jowen leciał razem z koniem z klipu? Tak, tak. Młodo chłopak zginął, ale i pięknie. No nie wiem, czy pięknie, jak spadł z klifu, nie? Z koniem. Nie wiem w ogóle, do kogo my tu przyjechaliśmy. Ale pogadajmy z nim. Mogę cię na chwilę oderwać od modlitw? Możesz. I tak nic nie dają.
Bo kurwa, żaden bóg nie istnieje, nie? Problem z kontwą. Ano mam. Patrz, widzisz ten koński łeb na żerdzi, co tam leży? To... Knitting, rodzaj uroku. Widziałem już takie. Przynoszą nieszczęście, czasem nawet śmierć. Ta! Wyryto na nim imię mojego pierworodnego, Tialwe. Gorączkuje z dnia na dzień, słabnie. Boję się, że nim księżyc minie, przyjdzie mi go grzebać. Sam próbowałem odczynić klątwę bez skutku. Mogę ci pomóc na dwa sposoby. Po pierwsze, mogę namówić osobę, która postawiła Knitting, by sama odczyniła urok. Albo odbić przekleństwo, wypisując jej imię na żerdzi. Tak czy inaczej, muszę wiedzieć, kto za tym stoi. Ale ja nikomu nie wadzę. Nie znam nikogo, kto by mi źle życzył. A więc śledztwo. No dobra. Podajmy to coś. Knitting, potężna klątwa. Na drzewcu wyryte jest imię Tialwe, syn Lotara. Trop jest świeży. Warto się tu rozejrzeć. Myślę, że odbijemy tą klątwę. O, czekajcie. A to co? Kobiecy szal. Charakterystyczny wzór i charakterystyczny zapach. Dobra, już. Puść to. Już widzę, kurna. Ten zapach, no. Tam idzie. Kawę. Za dużo zapachów. Dalej na nos nie pójdę. Trzeba popytać o ten szal. Jak czemu ja zostanę kapłanką? Bo one nie muszą mieć męża. To ty jesteś Othen? Ja? Wy w sprawie mojego syna? Gdzie szukać twojego syna? W ruinach twierdzy na wschód stąd. Poszedł tam z jakimiś łobuzami z Faroe, co ich w tawernie poznał. Nakładli mu do głowy, że tam jakieś skarby są. Mówiłem, synu, na Faroe żyją sami kłamcy. Nie zadawaj ty się z nimi. Ale on wiedział lepiej. Po czym go poznam? To, że nie słucha się ojca, może nie wystarczyć. Dość typowe w tym wieku. Na imię ma Olwę. Wesoły, trochę zepleni. Z wyglądu to się nie wyróżnia. Poza tym, że jak go ostatnio widziałem, miał na sobie żółtą koszulę. Piękna. Nikt takiej we wsi nie ma. Dostał ode mnie przed rokiem, na dzień rodzenia. To powinno wystarczyć. Czyli na urodziny. Ale nic nie obiecuję. A, dobra, ale to się potem z nimi zajmiemy. Zajęta jestem. Trzeba się rozpytać to. Aż brady jestem. Myślisz, że nasz żonkoś ruszy na następną rejzę? Nie. Witaj. Witaj. Kurwa ma. Do zobaczenia. Bywaj. Co pogadałem. Naszym chłopcom drogę nie pan. Daj se zioła spadaj. Musi to ten, po którego Jarl posłał. Au. Witaj, białowłosy. Kogo mam kurwa rozpytać, jak tu nikt nie chce ze mną pogadać? Przybyszu? Gdzie? To u was słychać? Weź mnie ze sobą. A ciebie co to przyniosło? Witajcie. Widziałeś białego wieloryba? Kogo ja mam rozpytać, jak tu nikt nie chce ze mną gadać, nie? Musiałbym kurna chyba trafić na tą osobę, nie? Czego tu szukasz, przybyszu? Jak się czujecie? Tak? Czego chcesz? Wiesz może, kto nosi taki szal? Pewnie.
pewnie. Jona, nasza zielarka. Mieszka tam w tej chacie. Ucieszy się, że przyniosłeś jej zgubę. Tak, bardzo się ucieszy. Dobra. W sumie na nią sam już trafiłem. Znalazłem twój szal koło domu Lotara i knitting, który tam postawiłaś. Skąd wiedziałeś? Miałem tylko podejrzenia, które właśnie potwierdziłaś. Wiesz, że Tjalwe stoi nad grobem? I dobrze, ten Benkart nigdy nie powinien był się urodzić. To ja miałam wyjść za Lotara, ja! A on rzucił mnie dla tej flądry, teraz dostanie za swoje. On i jego pieprzona rodzinka. Zabijesz dziecko z zazdrości? Naprawdę? Tu nie o zazdrość chodzi, tylko o godność. 10 lat żyliśmy razem. 10 lat! Gotowałam mu. Gacie mu prałam, łoże z nim dzieliłam. A on rzucił mnie od tak, bez słowa. Cała wieś się śmiała. Ale głupia ta Jona. Ale się dała. Otóż nie, nie dała się. I nie zapomniała. Chcę, żebyś odczyniła tę klątwę. Zrobię to, ale tylko jeśli Lotar wyrzeknie się syna i do mnie wróci. Przekażę mu twoją propozycję, ale chyba już wiem, jaka będzie odpowiedź. A ja już chyba wiem, że będziemy musieli odbić jak klątwę. Jak daleka takich jak ty rozpoznaję. To jak? Kupujesz tego barana? Dobra, tu nie ma ten. Nie ma żadnych zadań na naszej tablicy do następnych dodatkowych. Jak? Wiesz, kto postawił knitting? Twoja stara znajoma, Jona. Powinienem był zgadnąć. Zawisna suka. Cudze szczęście ją kole. Jak? Odczyni klątwę? Tylko jeśli wyrzekniesz się rodziny i do niej wrócisz. Nie. Nigdy. Pozbawiłbym czci żonę i syna. Skazał ich na biedę. Musisz odwrócić urok. Niech ona zginie! Też myślę, że to będzie słabo. Zasłużyłeś może na karę, ale nie taką. Zrobię to. Bogom niech będą dzięki. Nie mieszaj w to bogów. To sprawa dwojga ludzi. I o... Aby to była lekka śmierć. I jak? Udało się? Udało. Twój syn powinien niedługo dojść do siebie, a Jona umrzeć. Dziękuję. Stokroć dziękuję. Co to jest za skurwysyństwo, żeby jest dziecko kurwa brać ten? Nie zniósłbym jego śmierci. Jak można kurwa na dziecko rzucić klątwę, nie? Zjesz z nami, nim ruszysz w drogę? Nie, jakoś nie mam ochoty. O lodowym gigancie gadali. Dobra, to to zadanko mamy skończone. Oczywiście poboczne dalej lecimy. Kuźwa, trochę daleko. O, ale spoko, właśnie takiej rzeczy mi było potrzeba. Bo, z racji tego... że mamy tą misję tu, to sobie pojedziemy tymi znacznikami. O, ładnie, kulturalnie. I nie będzie problemu, nie? Żadnego. Dobra, Płotka, ty tu stoisz, widzą. Czekasz, więc siadajmy. Jedziemy! Jedziemy na naszym koniu, Rafale. Kurwa, ale weź. Może się odwróci, nie? Dobra, w tamtą stronę. Yes.
On mi zapierdolił, ty. Kurna, płotka, zablokowałaś mnie. Widzę go. Gdzie on jest? Uciekł do legowiska lizać rany. Muszę go wytropić. No kurna. Pobiegł w tamtym kierunku. Dobra, tu są ślady. Przeszedł na drugą stronę. Tam jest. Razem mi nie uciekniesz. Ja pierdziczę, tu jest jeszcze mniej miejsca niż było, nie? No przecież zrobiłem unik, ej, hello, no, co to miało być w ogóle? Aj, zapierdolił mi teraz. Zablokowałem się, kurwa.
A widzę, że on też się zbugował. To mi pomoże. Nie! Kurwa! Ja jebę, naprawdę. Shit. Nie wierzę, nie. Było tak blisko. Było tak blisko. Błagam, żeby autozapis był gdzieś tu niedaleko, nie? Bo ja mam ostatnio zapisane tak daleko, że ja pierniczę, nie? Boję się aż. Dobra, okej. Okay. Dobra. Mam go wyśledzić, okej. Okay. Spoko. Tutaj to było. Dobra. Pobiegł w tamtym kierunku. Dobra, okej. Okay. Już się bałem, że ten... Okej. Okay. Już się bałem, że tego nie udamy. A w ogóle zobaczmy sobie, na jaki level to jest zadanie, bo... Bo to masz... Z czaszką, on 29 level w ogóle. A naprawdę, ale nie było to nawet tak trudno, nie? Znaczy, no, to prawda mnie zabił. Ale... Przeszedł na drugą stronę. Jesteśmy na... Że tak powiem... Jesteśmy, że tak powiem, w stanie go pokonać. Tym razem mi nie uciekniesz. Teraz mi zajebał, kurde. Zablokowałem. No jak, kurwa? Nie trafiłem w niego. Ale za niego mogę sporo levela dostać teraz. Kurde. Zablokowałem się znowu. On się też zablokował. Hita jest, na hita jest, Wiedźmin! Jest, What the fuck? Safe. Dobra. Udało się. Masakra. Ale to było, kurde... Kozak. Kozak, kurde, odcinek.
taki rozpierdziel to ja lubię, nie? W Wiedźminie. Ach, miodnie. Po prostu aż... Ach. Płotka, co ty tu możesz mieć? Pokaż. Nie, no to samo, kurde, dostałem, co już miałem. Chodź tu, płoteczka. Lećmy zawieść to zadanko, to było coś pięknego. A, mogę jeszcze ten szukać, dobra. Coś tu jeszcze powinno być, tak? Ale to chyba nie o to chodziło. Wodę. Żółta koszula, to musi być Olwe. Pomściłem tych chłopaków, chociaż tyle. No dobra. Odbierzmy nagrodę. Nic więcej już tutaj nie mamy w ogóle co do robienia. Ale level dał radę, kurczę, no. Powiem wam, że... Jak to jest, że zwykły potek, kurna, cię może zablokować, płotka, jak potrzebujesz, kurna, cię wezwać, to ty przez rzeki, morza i góry przybędziesz od razu, nie? Nie czaję tego. Ale kurna, zadanie na 20... A, minąłem go? Nie no, kurwa, gra mnie truluje, nie? Patrzcie. I z drupy. Z drugą stronę mi każe jechać. Gra mnie strolowała. Bierzmy jeszcze sobie tylko nagrodę. Jesteś obcy. Waż swe kroki. Witaj. Jakie wieści przynosisz? Złe. Twój syn został zabity przez Biesza. Jedyne, co mogłem zrobić, to go pomścić. A mówiłem mu. Synku, syneczku. Nigdy nic dobrego z Faroe nie przyszło. Zostań lepiej w domu. Przyjdzie jeszcze czas na przygody i na sławę. Twoja nagroda. Mnie to złoto szczęścia nie przyniosło. Niech tobie posłuży. Ciekawe, ile expo dostanę. Czy to pies, czy to bies? Odblokowano, znaczy... 300, nieźle. Odblokowano osiągnięcie, spoko. Dobra, luchnijmy jeszcze na szybkości sobie. 204 nowigradzkie korony, spoko. Sprawdźmy sobie tablicę. No tablicy nic nie ma. Dobra, ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Kciuk w górę, subskrypcja oraz komentarz, jeżeli wam się filmik spodobał albo nie spodobał. Trzymajcie się. Na razie. Once we were many. Now we are few. Among us, a legend. The one they call...